Proszę pana, czy to jezioro zamarzło? Zamarzło. Proszę pana, czy pan nie uważa, że ceny też powinny zostać zamrożone? Nie. Czy popiera pan zamrożenie cen? No proszę pana, zbieramy podpisy za zamrożeniem cen. Pan ma łyżwy, o właśnie, o właśnie. O, widzą państwo, jakby zamrozić ceny, to byłoby tak. Byśmy się nie potykali o inflację.